I tak, sowa, jest sowa, jest sowa, jest flaming i ogłaszamy konkurs. No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na kanale Flaming Recycling. Dzisiaj sobie zdemontujemy taką właśnie tą krajolnicę firmy Zelmer, którą otrzymałem od pseudobudowlańca, także pozdrawiam cię przyjacielu. To oczywiście był fan z paczki właśnie od niego, tak więc sponsorem dzisiejszego odcinka jest pseudobudowlaniec. No i co? Oczywiście krajolnica jest niesprawna, przeznaczona na demontaż. Zobaczymy, ile ona waży, tak więc wyciągamy wagę. Jest jej waga. Odpalamy. I krajolnicę na wagę zapraszamy. 2,675 kg, tyle waży nasza krajolnica. No, sam jestem ciekaw, co z niej wyjdzie, co tutaj będzie. I jeszcze jedno. Bo na YouTubie jest jeszcze jeden gość, który zdemontował taką samą identyczną krajolnicę, ale oczywiście ci co oglądają to wiedzą o co chodzi, także zobaczymy porównanie, komu ile wyjdzie, jak to wygląda. No i co, a ja oczywiście życzę wszystkim miłego oglądania i zabieramy się za krajolnicę.
Ale sowa. I tak, sowa, jest sowa, jest sowa, jest flaming i ogłaszamy konkurs. Moi kani z demontażu. Konkurs, moi kani, po mojej premierze ukaże się na kanale Kobylin też premiera z demontażu identycznej krajalnicy. Moi kani, wpadajcie tam do Kobylina na kanał, na premierę, oglądajcie film po całości. Zostawcie pod jego filmem komentarz: jestem od Flaminga. A ja w poniedziałek 16 maja, tak, w poniedziałek 16 maja o godzinie 8 rano przeprowadzę losowanie i do wygrania są 3 zestawy naklejek. Tak, do 3 osób wyślę po 2 naklejki kanału Flaming Recycling. Taki konkurs sobie właśnie wymyśliłem, a więc pod filmem z demontażu krajalnicy, tej samej co ja dzisiaj zdemontowałem, zostawiacie komentarz jestem od Flaminga, a ja w poniedziałek 16 maja o godzinie 8 rano przeprowadzę losowania i 3 osoby wygrają naklejki kanału Flaming Recycling, a więc zapraszam do zabawy i oczywiście na premierę wpadajcie, widzimy się na premierze u Kobylina. No i tak, ja po demontażu, czas na podsumowanie. No i co my tu mamy, co my tu mamy? Kabelki, klasycznie jak tu u mnie, zostawiam sobie, po to się z nimi bawię. Jest złom, jest wirnik, tak, wirnik trafi do wirników, jest złom. No, walki trochę było z odzyskaniem tego aluminium od odlewu, z wybiciem tego stojanu, ale warto było, chociaż były straty, bo widzicie czego tutaj nie ma. Nie ma słoika z aluminium pobiału, który w trakcie stukania, pukania wpadł tam i się rozbił. Nic, wpadł do złomu, będę musiał przebrać złom, ale to nic. Mamy tak, aluminium odlew, tak całkiem sporo, tu już jest fajnie. Mamy miedziuchę, taką kosteczkę sobie zostawiam, taki mikrostick też sobie zostawiam, może to się kiedyś przyda. No i tu jeszcze mamy właśnie wspomniane wcześniej aluminium poobielane, nie wiem gdzie teraz to dam, troszeczkę mosiądzu żółtego. I tak jeszcze miedziane podkładki, tak jest fajnie. No i co? Bierzemy się oczywiście za ważenie i zobaczymy ile to nam wszystko tutaj dało. No i tak, mam już wagę. I oczywiście przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pseudobudowlaniec. Właśnie w paczce od niego dostałem tą krajnicę, no tą, której już nie ma. No i co? Za co się zabieramy? Ważymy się pierw i jedziemy ze złomem. Właśnie tak mówię, wiernik do wierników trafi. Kabelki już idą do kabelków i mamy nasz złom. Tak to wygląda. Ile tu mamy? 435 gram, licząc po złoty 50 i 65 groszy za złom z krajalnicy. Sumujemy i złom oczywiście wyrzucamy do złomu. Teraz czas na aluminium. No, sporo tego jest. 640 gram. W dniu dzisiejszym po 5,80 na Metaleo. 3,71 za ten aluminiowy odlew. Sumujemy. Już mamy 4,36. Aluminium do aluminium. Troszeczkę mosiądzu pobielanego. Nic to nie waży. Nic. Mosiądz pobielany odłożymy sobie tymczasowo do tego, bo słoik poszedł. Mosiądz żółty, teraz ktoś też coś zaważy, jest 5 gram mosiądzu żółtego po 24,30, 12 groszy za mosiądz żółty i oczywiście mosiądz do wiaderka z mosiądzem, pięknie. A teraz czas na miedziuchę, która jest po 35,20 w dniu dzisiejszym. Mamy miedziuchę i tak, te podkładki miedziane jeszcze nic nie ważą, ale nasza miedziucha tutaj zrobi wagę, 45 gram i równiutkie 90 gram. No i tak, mamy 90 gram, 35,22 i 3,17 za tą miedziuchę. Sumujemy i krajalnica nam dała 7,65, a więc tak, miedziucha oczywiście do wiaderka z miedzią.
Ostatnio troszeczkę ubiłem tą miedziuchę. Tak więc 7,65. Zostaje jeszcze wilnik, zostają kabelki. Także fajny wynik jak na taką krajolicę. No i taki to właśnie typ demontażu. Oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz wielkie dzięki dla pseudobudowlańca. Oczywiście jeszcze troszeczkę fantów z jego paczki jest, także troszeczkę będziemy demontować tak, troszeczkę tak, no ale to nic. No i co moi kani, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę. Jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam i do subskrypcji kanału Kobylin. Klikając tutaj właśnie tutaj u góry tego Kobylina, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj tego Flaminga. Oczywiście na odcinek z demontażu takiej samej krajalnicy u Kobylina, który tu się pojawi wkrótce. I na inny, myślę, również ciekawy odcinek tutaj. No i co? Hejka, siemka, wielkie dzięki i do zaś!